Cześć, witamy w kolejnej odsłonie audycji Kadr Ci w oko. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Od czego zaczniemy? No, myślę, że temat numer jeden nasuwa się sam. Batman kontra Superman, świt sprawiedliwości, na którym niedawno byliśmy w kinie i no, ocenimy ten film tak teraz już po tygodniu, prawda? Albo raczej wyrazimy naszą opinię na temat tego filmu, bo też nie ma co się bawić w jakichś wielkich krytyków. Tak, i tak cokolwiek nie powiemy, i tak nas zjadą albo pochwalą. Film na pewno zbiera bardzo różne oceny i opinie. I no tak, ekstremalnie bym powiedział nawet. Od hejtu po wyniesienia na jakieś, prawda, niesamowite nagrody, powiedziałbym wręcz, ale co my sądzimy? Ja na przykład z kina wyszedłem zadowolony, umiarkowanie, aczkolwiek głównie z powodu tego, że się nie zawiodłem tym filmem, ale jak już ustaliliśmy, z każdym dniem było gorzej. Też wyszedłem i sobie myślałem, a kurde, ten film nie był wcale tak zły, jak w tym internecie mówią, nie wiem, o co im chodzi. A potem sobie wracałem do domu autem i myślę, no nie do końca, coś tam już się nie zgadzało, a potem coraz więcej. No ale może zaczniemy tak po kolei. Generalnie fabuła, może od tego zacznijmy. Czy będziemy spoilerować? No właśnie, będziemy spoilerować. Coś w komentarzach znajdziecie odnośnik, kiedy kończymy o tym mówić, więc tak jest. Jak coś, więc to się przełączcie dalej. Uwaga, spoilery. Na początek fabuła. Snape ginie. Tak. Snape zginął? Nie, to Dumbledore zginął. Wszyscy zginęli? Superman zginął. No ale no. To pierwszy spoiler, ale zacznijmy może właśnie tak fabularnie. Dużo osób mówiło, że film jest dziurawy jak sito. Jest. No, nie ma co ukrywać, jest. Było kilka takich scen, które właśnie w kolejnych dniach do mnie docierało, jak bardzo były oderwane od rzeczywistości. Jak Lolis, która wrzuca dzidę do wody, a potem po nią musi Superman iść. Znaczy, akurat tą scenę powiedziałbym, że nie zaliczyłbym do kompletnie bezsensownych, bo tam już w pewnym miejscu pisałem, że wyobraź sobie, że masz w rękach broń, która jest w stanie zabić faceta, którego kochasz, no co z nią robisz, tak? Czy masz ją w torebce? A, bo może się przyda, zaraz przyleci jakiś potwór z kosmosu, będzie potrzebna. W sumie moim zdaniem to było logiczne, chociaż wyglądało to głupio, ale ja z kolei bym się przyczepił do wielu innych scen, na przykład drugi film z rzędu, gdzie mamy scenę kompletnie bezsensowną z Jonathanem Kentem. Gdzie idzie sobie Superman. Spotkał go na szczycie góry jak Gibsona. Kompletnie bez sensu, bo mamy scenę, w której opuszcza Metropolis, nagle sobie chodzi po górach, tak? I spotyka ducha ojca, który mu gada mądrość, znika i w następnej scenie Superman już nie jest w górach. Myślałem, że idzie do fortecy samotności czy coś, a tu no taka scena po prostu w górach, no, żeby pokazać, że mamy góry gdzieś tam obok Metropolis czy dalej. No było dużo takich... A to nie były jakieś Himalaje, nie Himalaje? No właśnie nie wiadomo, co to było, przecież nie dookreślili tego tak do końca. Ale w tym filmie dużo było takich rozstrzałów, jak te wszystkie sekwencje snów Batmana, które akurat uważam za ciekawszy element filmu tak naprawdę. Tak, chociaż też śmiać mi się chciało, że był nawet sen w śnie, taka snocepcja. Chociaż z drugiej strony, no tak, były to fajne elementy, takie popychające fabułę do przodu, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że takie pójście na skróty w wykonaniu Snydera, Zacka Snydera, gdzie parę razy odnosiłem takie wrażenie, kurde, nie wiem jak to popchnąć do przodu, puszczę jakiś sen. Na przykład scena otwierająca, już sam film była taka, no nie wiem, nie podobała mi się za szczególnie. Aczkolwiek, żeby nie było, że wszystko mi się nie podobało, jak to zwykle mi. Gal Gadot. No to zaraz do tego przejdziemy, ale pod kątem fabularnym bardzo mi się podobało to, że pewnie nie każdemu się to mogło podobać, że dostaliśmy bohaterów takich komiksowych bardzo, ale nie komiksowych z typowych komiksów DC, tylko właśnie jest bardzo mocno widać, że Snyder się inspirował powrotem Mrocznego Rycerza i to bardzo mocno widać. Właśnie to mi się podobało w tym filmie, że widać, że Snyder kocha te komiksy, że zna te komiksy i lubi się do nich odwoływać,
Nawet symbol Batmana trochę przypomina tego mamuta, którego Miller rysował. Tak, więc... tak, jak najbardziej. Tam parę scen było jakby żywcem przeniesionych z komiksów, czyli to, co Snyder robi często i w sumie fajnie. Nie oszukujmy się, że Snyder jest jakimś dobrym reżyserem. Jeśli chodzi o... Znaczy, w ogóle nie oszukujmy, zacznijmy od 300. 300, jeśli chodzi o historię, jest w ogóle idiotyczne. Jest beznadziejne. Wszystko mógłbyś zrealizować, tylko po prostu fajnie wygląda, fajnie się to oglądało. Poszedłem na drugą część, jeszcze mnie oczy bolą. Była paskudna. Nie, wyłączyłem. Jak idę na takie filmy, to nie ma co włączać mózgu. Snyder umie pokazać rzeczy wizualnie, ale żeby miał zrobić coś od siebie, opowiedzieć coś, ten taki opowiadanie historii u niego jest bardzo... bardzo toporne. Co tak. Widać po tym, o czym rozmawialiśmy właściwie zaraz przed nagraniem, przy Henrym Cavillu. Tak, który tak. Ogólnie aktorem jest dobrym, bo i w Tudorowie chyba grał okej. Okay. Man from Uncle Guya Ritchiego bardzo mi się podobało, jak gra. A jak gra Supermana u Snydera, to jest drewno, w ogóle zero emocji. I ogólnie bizarro. Dużo scen z udziałem Supermana aż prosiło się o to, żeby zrobić je dużo lepiej, choćby zeznanie w kongresie, gdzie, no nie wiem, ja odniosłem wrażenie, że o, bomba wybuchła, ojej, pójdę se. Tak to, no to zdupiam. Tak to wyglądało. Moja robota wykonana. Przynajmniej nie chodził przez całe Stany na piechotę, a potem zniknął. No ale chodził po górach za to. A na piechotę, no faktycznie, w kurtce. I... spotkał ducha swojego ojca. A jak ciągnął statek za kotwicę po lodzie, to nie chodził w kurtce. Faktycznie, nie zwróciłem na to uwagi. Jak był w kosmosie, też nie był w kurtce. Okej. Okay. Te góry to muszą być jakieś po prostu chore miejsce, stary, tam nikt nie wytrzyma. Ekstremalnie zimne miejsce. Natomiast też podobało mi się z takich plusów przedstawienie Batmana jako takiego dość niejednoznacznego. Bardzo... A co sądzisz o tym, że on prawie że zabijał ludzi tam? Prawie on na pewno zabijał ludzi. No, jeszcze miał taką minę wtedy. Czek. Zdarzyło się. Czek, kolejny do listy. Znaczy, no tutaj znowu trzeba się odwołać do mojego najukochańszego komiksu, czyli Powrotu Mrocznego Rycerza. Tam też Batman zabija. To nie jest nic takiego niezwykłego. To jest coś niezwykłego dla osób, które nie czytały komiksu i nie wiedziały o tym, że film się do niego odwołuje. Co swoją drogą jest też takim troszeczkę minusem, dużym nawet, nie troszeczkę, że niektóre sceny są naprawdę tak mega komiksowe, że zwykły widz nie ma szans się w nich połapać, dlatego właśnie dużo osób mówiło, że o, Batman zabija, jak tak można, ale to jest zgodne z historią, tylko że no właśnie, no to jest to, że dużo osób po prostu nie miało pojęcia o tym, że jest to zgodne, i mogło to dziwnie wyglądać faktycznie. To jest właśnie, to tak jak wspomniałem, duży minus tego filmu, jest bardzo komiksowy, ale tego człowiek nie ma szans wyłapać, jest dużo odniesień, których człowiek nie rozumie, tak jak scena ze snem o zwiastującym Darkseida, prawda? Z tymi żołnierzami Darkseida latającymi. Tak, jest Batman, jest wielka Omega i ja w kinie, będzie Darkseid! A osoby obok, aha, Omega, no spoko, ale o co chodzi, nie? I takich scen było sporo i to jest taki też właśnie duży minus tego filmu. A powiedz mi, bo to mnie zastanawiało, nie uważasz, że Alfred jest wzorowany na tym, który był w Ziemi 1? No, tak, zdecydowanie. I ani razu nie jest pokazane, to mnie akurat rozbawiło, ani razu nie jest powiedziane, że Alfred jest jego lokajem, Bardziej wygląda na kumpla takiego. A nawet to Bruce Wayne podaje mu herbatę, jak on do niego przychodzi. To była spoko scena. No tak, było coś takiego. Widziałem na internecie, dużo osób stwierdziło, że Alfred wygląda trochę jak podstarzały Iron Man z kinowego uniwersum Marvela. Wygląda i się tak zachowuje i tak w sumie myślę, no faktycznie coś w tym jest. Bo tutaj no właśnie to jest kolejna rzecz, że... W Ziemi 1 on był chyba wojskowym, tak, prawda? Tak, on trenował Batmana i wygląda na to, że w tym filmie, w tym uniwersum kinowym DC też tak jest. Ale tego nie powiedziano wprost i znowu kolejna rzecz, której się trzeba domyślać. Właśnie, kolejny minus tego filmu, że dużo rzeczy tam trzeba sobie samemu dointerpretować, bo... Jak Flash wybiegł z Boom Tube'a i nie wie,
tak, że to był Flash? Tak, tak. Właśnie anegdotka, wychodzimy z kina i moja dziewczyna się mnie pyta, kto to był ten facet w czerwonej masce, co wyglądał jak złodziej samochodów, a ja prawdę mówiąc w trakcie tej sceny też tak na początku mówię, to jest Flash? Kurde. Mi się tak kojarzyło, bo w któryś, chyba jak pojawiło się nowe DC, to oni dostali takie zbroje. Znaczy Flash dostał taką. No wszyscy dostali zbroje, pseudozbroje. No, może i racja, ale miał też takie pioruny, to zauważyłem, więc no i był czerwony. A tak, tak. No właśnie tak na samym początku tak spojrzałem, mówię, dobra, długie włosy, ale jakaś czerwona maska, mówię, tak, to będzie chyba Flash, no ale właśnie no kolejna sprawa, kto to mógł poznać po kinie. Że ale później on się jeszcze raz pojawiał, tak, na tym, tak, jak przeglądali pliki na swoją drogą, Lex Luthor już im zaprojektował loga, to jest niesamowite. Tak. W ogóle jest jakaś dupa, która jest Amazonką, tutaj była w Belgii i to zdjęcie nie należy do niej, tylko ona jest na nim. Tak. Też super składnia w górę, nie wiadomo, tak, co było. Ale to raczej tłumaczenie takie. No, też. Ale zrobił jej znaczek Wonder Woman, czyli ją nazwę Wonder Woman. Tak. Tego Robocopa, żeby nas nie pozwali, nazwę Cyborg i zrobił mu takie C. Tutaj jest jakiś ziomek, co mieszka pod wodą, to go nazwę Aquaman. I tu jest jakiś gość, co jest szybki, to mu dam piorun. Mega opcja. Czyli w sumie Lex Luthor stworzył Justice League. Tak. Aczkolwiek tutaj, skoro już wspomnieliśmy o tym, no powiem tak, że o ile scena z tym Flashem, jedna i druga jakoś mnie nie zachwyciła, scena z Aquamanem? Znaczy Jason Momoa super wygląda jako Aquaman. Zastanawiam się tylko, czemu tak długo się wahał, czy walnąć tym trójzębem, czy nie walnąć tym trójzębem. Ale no, szczerze mówiąc, jak Lois Lane wrzuciła tą cholerną dzidę do wody, miałem taką nadzieję, że Aquaman ją wyjmie. Ale niestety tak nie było. Bo to by mi się skojarzyło z tym, jak w nowym DC, w pierwszym tomie Justice League, Aquaman się pojawia wychodząc w sumie z wody na nabrzeżu i słyszałem, że tu jest jakaś rozpierducha, to sobie przyszedłem. Tak, i jest badassem i rozstawia wszystkich po kątach i to jest mega fajne. No. I wiesz, że Batman nie ma żadnych mocy? Tak. Właśnie, a propos Batman nie ma żadnych mocy, ta finałowa scena, ten pojedynek z Doomsdayem, plusem dla mnie było to, że pokazano to, jak Batman jest bardzo poza ligą. No, stał za ścianą. Tak, stał za ścianą i uciekał, no, co jest spoko, ale z drugiej strony też właśnie tak, jak wiesz, zbliża się Justice League. Będzie prawdopodobnie Superman, Wonder Woman, wszyscy obdarzeni supermocami i nie chciałbym bardzo, żeby w Justice League też było pokazane, że no, Batman, jestem mądry, jestem, powiedzmy, że detektywem, chociaż po tym filmie tego nie było widać, że mamy do czynienia z detektywem, tylko z naburmuszonym. To bardziej heavy metal Batman był tutaj. Tak, taki wkurzony koleś, który chce lać wszystkich po mordach i całkiem nieźle mu to szło, ale właśnie chciałbym, żeby w Justice League było tak bardziej to zbilansowane, żeby nie było sytuacji, gdzie pojawia się Darkseid i Batmanie i stąd my to już załatwimy. Znaczy, no, o ile pojawi się Darkseid, jasne. No a skoro już wspomnieliśmy o Wonder Woman, dla mnie bardzo duży plus tego filmu. Tak. Nie spodziewałem się niczego dobrego po tej aktorce początkowo, bo gwiazda Szybkich i Wściekłych, no to co to za aktorka? Żadna aktorka. A tu bardzo pozytywne zaskoczenie. I bardzo fajny motyw muzyczny. Tak, tak. I tu, jak mój kumer to powiedział po wyjściu z kina, że bardzo się cieszę, że muzykę oprócz Hansa Zimmera robił też Junkie XL, bo bał się, że w pewnym momencie do kadrów wejdą Piraci z Karaibów, bo Hans Zimmer po prostu od dawna robi dokładnie to samo. Tak. Aczkolwiek już pojawiła się informacja, że on rezygnuje z robienia muzyki do filmów superbohaterskich, chociaż z Piratów do Karaibów też podobno zrezygnował i ku mojemu zaskoczeniu większość świata odetchnęła z ulgą, bo faktycznie muzyka była spoko w tym filmie. Tak, ale była jak obecnie komiksy DC i Marvela, wszystko na jedno kopyto. Nie będę nic ujmował Zimmerowi, bo jest świetnym kompozytorem, tylko że chyba obawiam się, że to wyglądało tak, jak Hans
zrobi muzykę jak do Piratów z Karaibów. I o, fuck, znowu. I robił to samo, zmieniał tam. No, mam już tutaj parę gotowych utworów, tylko no, tam podrzućcie coś Junkiemu, on tam coś doda i będzie fajne. A propos muzyki, nie wydawało ci się, że w paru scenach ta muzyka była kompletnie szczapy tam doklejona do tego filmu, że nie pasowała do... W paru miejscach, no tak mi się zdawało. ...kontekstu. Nie podobało mi się... Dużo slow motion było zbędnego, kompletnie zbędnego. Typu, o, zróbmy nową scenę, zacznijmy od tego, że Batman idzie bardzo powolutku, bo tak, żeby było bardziej symbolicznie. Nie oszukujmy się, slow motion miało sens tylko i wyłącznie w Dredzie. Tak, tak. To jest wzór niedościgniony, no, dla Snydera na pewno. Co mogło nam się jeszcze podobać w tym filmie, bo na razie głównie narzekamy, a... No ja na przykład, jak napisałem dzień po seansie recenzję na DC Maniaku, wystawiłem ocenę 6/10. W chwili obecnej ja podtrzymuję tą ocenę. Ja się waham tak przy 4-5 na 10. Znaczy, widziałem ten film raz. Na pewno nie jest to film, który jeszcze raz chcę zobaczyć w kinie. Z pewnością jeszcze go zobaczę w późniejszym czasie. No, edycja DVD wydaje się być ciekawym projektem, bo nie dość, że będzie ten rating R. Ale podobno to chyba 30 minut, tak? Tak, tak. Podobno to 30 minut różnicy to jest tylko walenie się po... Znaczy, nie przeszkadza mi, że 30 minut będzie więcej walenia się po ryjach, bo mówiłem o moim ideale filmu superbohaterskiego. Tak jest. Ale no chciałbym, no zobaczę wtedy i wtedy się też wypowiem. Ja właśnie też chciałem tak nawiązać do tego, że ujawniono pierwszą scenę, która się nie znalazła w filmie. Trwa 2 minuty, przedstawia Lexa Lutora na statku kryptończyków. Swoją drogą, zajebista opcja. Jak wejść do statku kryptończyków? Wystarczy uciąć Bowerkowi palce, no. Dokładnie tak. Ale kryptonem mówił. Tak, tak, oczywiście. A przecież żaden naukowiec na świecie. Kryptonitem, nie planetą, tak. Tylko minerałem. A oczywiście żaden naukowiec, który dotąd badał ten statek, na to nie wpadł. Lex Luthor musiał przyjść. 10 lat od wynalezienia koszykówki ludzie nie wpadli na to, żeby rozciąć siatkę, żeby piłka sama wypadała, więc jestem w stanie uwierzyć, że przez 18 miesięcy nikt nie wpadł na to, żeby Zodowi odciąć palce. Dobrze. A wracając do tej sceny, o której wspomniałem, ta scena trwa 2 minuty, przedstawia Lexa Luthora właśnie na tym statku i tam pojawia się pewna postać dodatkowo. Spoiler. No i tak mówimy, że no są tak, spoilery, tak, więc tak, nawet. Spoiler, jeden z generałów Darkseida, kolejny zwiastun Darkseida w Justice League. I powiem ci tak, że ta scena, gdyby znalazła się w filmie, ona by maksymalnie wyjaśniła jedną z ostatnich scen, gdy Batman odwiedza Luthora w więzieniu, gdzie pojawia się właśnie kolejne nawiązanie do Darkseida. Gdzie... Do ping, 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 tak. Myślisz, że chodzi o Motherboxa? Tak mi się wydaje. Tam wcześniej ci pisałem, że boomtube, ale to chyba nie jest ten dźwięk, bo tam jednak Motherbox, no cały ja. Motherbox jest jedną z niewielu rzeczy, która ma własną onomatopeję, tak jak Wolverine ma własną onomatopeję. Snikt? Tak, zarezerwowaną tylko dla niego. No tak, tak, w każdym razie to jest taka scena, która bardzo wyjaśniła tą końcówkę i ja nie rozumiem, czemu jej nie wrzucono do filmu, zwłaszcza, że można było wyciąć dwie minuty czegokolwiek, na przykład no. Walki z Doomsdayem. Albo przyspieszyć, jak Batman idzie. No, albo i tak. Albo pozbyć się tej kretyńskiej sceny, jak stoisz w zbroi, wyglądasz jak Juggernaut i tłuczesz Supermana i nagle wpadasz na pomysł: to jest ten moment w moim życiu. Mogę Supermanowi wyrąbać w łeb zlewem. Po czym wyrywasz zlew ze ściany z jakiegoś powodu, jakimś kryptońskim zlewem po prostu trzaskasz Supermana po głowie, który na pewno jest twardszy niż twoje pięści, które zatrzymały jego pięści. No myślę, że to była taka scena, żeby podkreślić, jakim Batman jest kozakiem. No, rzeczywiście. No taki był zamiar, jak to wyszło, no cóż, no wyszło to tak sobie. W każdym razie... No, kostium miał fajny. Tak, bardzo. Ta scena, wracając jeszcze raz do tej sceny, ta scena bardzo fajnie nakreśliła tą końcówkę i wydaje mi się, że okaże się później w wydaniu DVD, że tych scen, które rozjaśniają film, było więcej. Ja tam akurat nie trafiłem na teorię mówiącą, że to będzie 30 minut walenia się po pyskach, ale z drugiej strony nie szukałem takich wiadomości. Zobaczymy. Chociaż może ja to źle odebrałem, bo to...
jak czytałem, że to ma te 30 minut zmienia film na rating R, rated R, to Snyder mówił, że to przez to, że jest więcej przemocy. No może nie. No w każdym razie tak, zobaczymy w lipcu, zdaje się, tak? Już będzie wydanie. Takie, no. Więc ja czekam, na pewno wtedy sobie obejrzę jeszcze raz ten film, dłuższy i w wersji R. Czy będzie lepszy film, zobaczymy. No natomiast tak jak wspomniałem, że w mojej recenzji na DC Maniaku wystawiłem 6 na 10. Obecnie podtrzymuję tą ocenę, chociaż tak coraz mocniej się waham, czy nie da się jednak niżej. Bo tutaj tak sobie narzekamy, ale było też sporo rzeczy, wbrew temu ogólnemu hejtowi, które mi się tak naprawdę podobały. No były nawet dwa żarty w tym filmie, z czego jeden śmieszny. To już jest coś, tak? Bardzo wspomnieliśmy o Affleku. Affleck bardzo fajnie zagrał. Tak, to też Batfleck, Sadfleck fajnie wypadł. Ogólnie jak? Moim zdaniem aktorsko, oprócz Henry'ego Cavilla, który nie miał co do zagrania i w jakiś sposób się nie wykazał, tak naprawdę wszystko mi się podobało pod kątem aktorskim. Nawet ten tak... Mi się Lois Lane nie podobał. Znaczy mi się nie podobał pomysł reżysera i scenarzystów na Lois Lane, która w sumie biega gdzie chce, robi co chce i jest kobietą do ratowania, koniec końców. No, podkazał. Ale to nawet nie w tak... Jakby się tylko do tego ograniczało, to byłoby w porządku. A później Flash ci przybiega i mówi, że to jej wina. Wszystko jest jej winą. W każdym razie ja się akurat nie do końca zgodzę. Wydaje mi się, że miała więcej okazji do wykazania się niż w Człowieku ze Stali i w tym filmie przynajmniej próbowała pokazać, że miała ileś tam nagród, nominacji do różnych nagród, więc grać potrafi. I moim zdaniem w tym filmie pokazała, że jakby miała co zagrać, to by naprawdę dobrze wyszła jej rola, znaczy lepiej niż uważam, że wyszła. No Batfleck bardzo fajnie, Wonder Woman bardzo fajnie i jeszcze moim zdaniem, i tutaj będę zapewne w dużej mniejszości, Lex Luthor też bardzo fajnie wyszedł. Momentami owszem, tak się kojarzył zbyt bardzo jokerowo, ale dla mnie z Riddlerem bardzo często się kojarzył. No bo dla mnie Joker na przykład to jest postać, która jest szalona i Lex Luthor w tym filmie był ewidentnie porąbany, ale Joker z reguły działa bez jakiegoś określonego planu, chce po prostu, żeby świat płonął, tak? A Lex Luthor miał bardzo konkretny plan, chociaż kolejna rzecz, której trzeba było się domyślać w trakcie filmu, Jesse Eisenberg, tak? Moim zdaniem pokazał bardzo duże umiejętności. Na zasadzie tego, co miał okazję zagrać, moim zdaniem wybrnął całkiem spoko. No i co? No, były jeszcze takie pojedyncze role, które zapadały w pamięć. Chociażby, pomyślmy, pani kongresmen, która była też tak całkiem fajnie pokazana. No, generalnie wydaje mi się, że pod kątem aktorskim niewielu osobom można coś zarzucić. Spotkałem się nawet z taką opinią w internecie, że to nie jest starcie Batmana z Supermanem, tylko starcie aktorów z reżyserem. Kto bardziej da radę udźwignąć film, znaczy czy aktorzy udźwigną porażkę, jaką zaserwował im reżyser. No ja się tak częściowo zgadzam, ponieważ mimo wszystko nie uważam, żeby Batman kontra Superman był całkowitą porażką. Ale też z drugiej strony, no, idąc do kina, nie nastawiałem się na nic. A nie tak powinno to wyglądać, tak? Tak, no, ale wiesz, to co ja mam chyba najbardziej za złe temu filmowi, że za dużo rzeczy chciał chyba powiedzieć, za dużo rzeczy chciał wprowadzić. Wprowadził Wonder Woman, z czego się bardzo cieszę. Tylko tak ją wprowadził. O, w ogóle kim jesteś? O, ty jesteś na zdjęciu. Ona przybiega, wali w ryj, ona jest z tobą. No, myślałem, że z tobą. Kto to jest w ogóle? Nie wiem, ale walczy z nami. Okej, dobra, nieważne. No, bijemy się dalej, nie? Jest fajnie. Trzymam go na lasie. To jest... No, z Wonder Woman się cieszę, tam był cyborg. Tak, za dużo takich nawrzucanych rzeczy. Tak. To też właśnie, że film stara się opowiedzieć własną historię, dodatkowo nawiązuje do poprzedniego filmu, dodatkowo zapowiada trzy kolejne filmy i tego jest faktycznie za dużo. Ale właśnie, o, tutaj teraz mi się przypomniało, co mi się podobało, to
w tym filmie, że jest ta otwierająca film scena, gdzie widzimy Bruce'a Wayne'a w Metropolis. Swoją drogą, dobra, jest tam głupota. O, kosmici walczą w centrum miasta, ewakuujemy się. Nie, poczekajmy, aż szef nam pozwoli, nie? Taki tyran wygląda na to, ale bardzo mi się podoba to, że okej, Superman i Zod rozwalili pół miasta i to nie jest tak, że w następnym filmie Superman jest bohaterem, tylko ciągną ten wątek tego, ile osób zginęło, ile było zniszczeń. I to jest fajne, bo na przykład przynajmniej odnoszę takie wrażenie, dotąd w Marvelu czegoś takiego nie było, gdzie herosi rozwalają pół miasta i... W którymś filmie się chyba z tego... w Ant-Manie chyba było, że ci duzi herosi są zbyt zajęci zrzucaniem miast na ziemię, czy coś takiego. No wygląda na to, że Civil War będzie głównie o tym, że będą musieli w końcu jakoś odpowiadać za swoje czyny, ale no mówię, że jednak... Tak jak mówię, no wydaje mi się, Ant-Mana nie widziałem jeszcze, zapewne go sobie nadrobię przed właśnie Wojną Bohaterów. Piękny tytuł. Ant-Man mi się podobał, bo nie był filmem Marvela tak naprawdę. Bo jest po prostu... Widziałeś Ocean's Eleven, włoską robotę czy tak, coś? Tak. Lubisz? Lubię. No to ci się Ant-Man spodoba, bo on jest po prostu... Heist mówi, Boże, filmem o napadzie, gdzie akurat gość się zmniejsza. Aha, spoko. Więc nie jest tak stricte marvelowym. Znaczy, czytałem takie opinie, że to jest taki film raczej pod młodszego, jeszcze bardziej młodszego odbiorcę. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Może. W każdym razie do kina się nie wybrałem, bo bohater mnie kompletnie nie interesuje. No ale no mówię, będzie miał jakąś tam rolę w tym Civil War, no to wypadałoby chociaż kojarzyć, o co chodzi z typem. Natomiast wracając do Batman kontra Superman, Batman v Superman, do dziś nie wiem, co te V oznacza. Skrót od versus, bo VS jest za długie. Aha, tacy hipsterzy, dobra. W każdym razie, no właśnie podobało mi się to, że pociągnięto ten wątek tego poprzedniego filmu, że ten Superman nie jest jakiś przeidealizowany aż tak. W tym filmie jest parę takich wątków, które mi się jak najbardziej podoba. Jest dużo rzeczy, które w tym filmie mi się nie podoba, ale wciąż uważam, że to nie jest aż taka tragedia, jak tam krytycy, w cudzysłowie mówiąc, tak piszą. Też nie uważam, żeby to był najlepszy film świata. Po prostu nie nastawiałem się na nic i nie zostałem ani zaskoczony, ani też nie czułem się rozczarowany. Po prostu średniak. To ja ci może powiem taką moją opinię o tym, że nie żałuję, że poszedłem do kina. Nie poszedłbym jeszcze raz do kina na ten film. Było ok. Cieszę się, że zobaczyłem. Mogło być znacznie lepiej, ale nie jest to Jonah Hex. No właśnie, to jest taki mała dygresja. To jest właśnie dla mnie największy problem tego filmu jest to, że on tak naprawdę jeszcze bardziej niż Człowiek ze Stali buduje to uniwersum. Co zresztą już wspomnieliśmy, że zapowiada 5 kolejnych filmów i on nie powinien być tak średni jak był. To jest właśnie ważne, bo prawdę mówiąc, po tym filmie, gdybym nie był takim fanem DC, jakim jestem, dobra, nie jestem psychofanem DC, ale lubię to wydawnictwo, te postacie i historię z nimi, ale gdybym nie był fanem DC, to po tym filmie no, na Justice League już raczej bym nie poszedł. No. Zapowiedź Flasha, no prawdopodobnie bym się nie kapnął, że to jest Flash, tak jak połowa kina. Aquaman spoko, Wonder Woman spoko, ale czy byłbym jakoś najarany chociaż w połowie tak jak czekałem na Avengersów z Marvela, to na pewno nie. I to jest, wydaje mi się, największy problem tego filmu, że otwiera się to nowe uniwersum kinowe, ale otwiera się w sposób mało naprawdę zachęcający i to może być problem właśnie dla Aquamana, dla Cyborga, dla nowych Green Lanternów, gdzie ludzie będą mają w pamięci jeszcze poprzedniego Green Lanterna i mogą... Którego ja też, jak wiesz... Nie oceniamy go aż tak źle, jak tak, wiem, większość. Tak, to znaczy nie uważam, że to był absolutny krab. Znaczy, no ja na przykład do dziś mam o Green Lanternie taką opinię, że film był kiepski, ale najmniej można winić Reynoldsa za jego rolę, bo on był akurat moim zdaniem bardzo spoko. I uważam, że Mark Strong też był całkiem. jako Sinestro.
Jak mi się uda, to podeślę, skąd się wzięło Sinestro. Jako Sinestro też bardzo fajnie grał. Tak, tylko cała reszta była po prostu. Tak, no cała reszta była z dupy. Ale fajna scena była, jak przylatuje do Carol i ona mówi: halo, nie, no, przecież wiem, jak wyglądasz, jakaś maska na oczy i sobie zmienia to. Tak, no właśnie, ale te, no i te, podobna sytuacja, tylko w przypadku Green Lanterna poszedł też kompletna porażka finansowa poszła i ten film, który miał być pierwszym zwiastunem kinowego uniwersum, kompletnie nie wypalił, sprawa poszła do piachu. Tutaj już wiemy, że na pewno kolejne filmy będą, tylko ten, tak jak już wspomniałem, jest Batman v Superman mało zachęca do tego, żeby pójść później na Flasha, Aquamana, Cyborga zwłaszcza, czy Green Lanternów, którzy nie byli nawet wspomnieni w tym filmie. I to może być problem dla DC. Myślę, że problemem dla DC jest to, że Marvel bardzo wysoko postawił poprzeczkę zarówno jeśli chodzi o wyniki sprzedaży, jak i o poziom kręcenia tych filmów. Bo już raczej nie porównujesz tego w kategorii, czy to będzie dobry film o superbohaterach, tylko czy ma szansę z filmami Marvela. Tak, tak, to jest racja. Znaczy, no wiemy już, przynajmniej na to się zanosi, że Batman v Superman no, porażki finansowej nie odniesie, ale no jednak mimo wszystko na kolejne filmy już ludzie mogą się nie nabrać tak łatwo. Nawet była jakaś spora petycja, żeby odsunąć Snydera od reżyserowania Justice League. O, to by było nawet spoko, muszę przyznać. Zależy, kogo by dali w zamian. George'a Millera. Tak, George Miller. O, to by było. A tak tutaj już tak a propos tych kolejnych filmów już się pojawiają plotki, że reżyser Aquamana zapowiedział, że jego film nie będzie taki dark and gritty, że zrobiono jakieś dokrętki do Legionu Samobójców, żeby film był też... Co to jest? A, Suicide Squad, okej, dobra, tak. Co? Tak, też nie lubię tego tytułu, ale przynajmniej go mogę powiedzieć bez przekręcenia, prawda? Więc, że dokręcono tam jakieś żeby sceny. Żeby był zabawniejszy. Tak, nie? Tak. Coś, właśnie to już są takie pierwsze efekty. Oczywiście pod warunkiem, że to jest wszystko prawda, to są efekty kiepskiego przyjęcia Batman kontra Superman. I to raczej kiepsko zwiastuje na kolejne filmy. Bo to jeżeli... jest ciekawe, bo w sumie patrząc na komiksy, to... DC zawsze było takie bardziej dark and gritty w tak, porównaniu tak. Do Marvela. Znaczy nie? Właśnie też chciałem powiedzieć, że gdybym dostał Batman v Superman, gdzie Batman rzuca żartami, a Superman też rzuca żartami w ogólnie śmiesznie i sielankowo, to by chyba wyszedł z kina, bo to by było... No, wiesz, to właśnie zależy, bo jeśli chodzi o wprowadzanie żartów do DC, szczerze, mój ukochany żart w historii DC Comics był w animowanym Justice League, jak Luthor przejął ciało Flasha i teraz się dowiem, kim jest Flash i zdejmuję maskę. Nie mam pojęcia, kto to jest. No to było super przecież. I tutaj były jak najbardziej szanse na to, żeby te żarty wpleść, no tylko że Batman nie jest postacią, która z czegokolwiek w ogóle żartuje. Tak, ja z kolei jeśli chodzi o takie żarty z DC, to ja bardzo lubię scenę, prawda, Batman kontra Guy Gardner. Guy Gardner też jest wybitną postacią, tak, należy tak. Go szanować. Jego powinni wprowadzić do kinowego uniwersum. Jeśli by chcieli zabawną postać, to zdecydowanie Gardner byłby najlepszym wyborem. Tak, bo wydaje się, że... I Plastic Man. O, też. I Booster Gold. I to, ja. Ale nie przesadzajmy. Blue Beetle? Nie, po co? O, kto niby lubi Blue Beetle? Nikt nie lubi. No, w każdym razie, tak już może... Boostera Golda powinien The Rock zagrać. No, ale on już będzie czarnym Adamem. A, faktycznie. Będzie czarnym Adamem. Black Adam. No niech zrobię. Bardzo lubię. Kolejna mała dygresja a propos tematu, który poruszaliśmy na poprzedniej audycji. Pamiętasz może te żarty w stylu, że Black Adam będzie Black, naprawdę. I The Rock. No The Rock jest Samoańczykiem, więc... Tak, tak, no ja też właśnie pamiętam, że się śmiałem, bo mówię, jaki tam z niego czarnoskóry, on to bardzo, bardzo niekoniecznie. No ale no... Ma być dobrym Black Adamem, to ma być dobrym Black Adamem. No i dokładnie. Tak samo, no co, no przecież Wonder Woman to Izraelka, a przyszły Aquaman jest Hawajczykiem, tak? No, więc jest jakaś tam różnorodność będzie i po prostu, niech po prostu zagrają fajnie i niech będą z tego fajne filmy. Tylko tak jak już zostało wspomniane... Jason Momoa był tragicznym Conanem.
tak, tak. Ale był fajnym tym typem z brodą z Gry o Tron, której nie oglądam. No wiesz, ja ci powiem tak, że jak oglądałem Grę o Tron, to się spodziewałem, że on ma nie wiadomo jak dużą rolę, a on jest w 8 odcinkach i właściwie tylko warczy i się bije, więc to jest niczego więcej, a nie, w sumie Aquaman. No właśnie, Aquaman powinien dużo mówić i zobaczymy oczywiście jak to wyjdzie. No, tylko żeby nie zrobili z niego postaci jak w Brave and Bold. Nie. Pomimo całego szacunku do animowanego Brave and Bold, które uwielbiam. Tak, dla niezorientowanych Aquaman jest tam najgorszą pierdołą po prostu. No i bardzo dużo mówi. Tak, więcej niż Deadpool mówi. Tak, i to jest takie... To jest kolejny powód, przez którego ludzie się śmiali z Aquamana przez długie lata, że nie umiano go przedstawić tak jak na to zasługuje. Przyszedł Joe Jones, zrobił komiks, w którym Aquaman jest badassem i... Ale to nieprawda, bo po prostu mało osób czytało wolumin trzeci Aquamana. Z lat 90. Tak, dokładnie. On był bardzo fajny, gdyby ktoś miał szansę do tego wrócić, fajnie by było, jakby DC to wznowiło, bo to były świetne przygody Aquamana. Jak na lata 90. był to w ogóle świetny komiks. I bardzo brutalny, tak. Jak na tamte czasy. Znaczy, tam no dziecko wtedy, Aquamana, no w sumie wtedy wszystko było extreme. Więc Extreme Dinosaurs. Tak, i Aquaman też zapuścił włosy, brodę i miał hak zamiast ręki. I najlepsze czasy. Tak, ale to jest właśnie... Potem zmienili go w ośmiornicę. Tak. To były smutne. Lata 90. Bo tam było, że oni chyba zatopili San Diego, że ono było pod nazwą i nazywało się Sub Diego. Najlepsza nazwa. Najlepsza. I chyba Aquaman je wynurzył i umarł. Tak. 3 kadry w 52 zajęła śmierć Aquamana. To jest najgorsze. Po prostu. No i tak lepiej niż Firestorm, który zginął na 2 kadrach w jakimś tam... Day of Vengeance. No właśnie, czyli serii, która nikogo nie obchodziła. Za wyjątkiem naprawdę nielicznych osób, na przykład Andrzeja. Tak, bo chciałem zobaczyć jak Firestorm ginie i zobaczyłem. Mówiłem sobie w Google grafika wpisać, ale to... nieważne. No dobra. Kończąc już może tą dygresję, podsumujmy. Nie jest to hit, nie jest to shit, jest po prostu średni film i pod kątem budowania uniwersum to jest zła wiadomość, ale no tak jak wspomnieliśmy, to nie jest aż tak zły film jak niektórzy mówią i z drugiej strony to nie jest aż tak dobry film jak niektórzy zdają się twierdzić. Tak? No, 5 na 10. 6 na 10. Dobra, 5 z plusem. A tymczasem mamy tutaj taką zapowiedź, znaczy już ostatnim razem zapowiedziałeś, że zrecenzujesz sobie dzisiaj pewien Bizarro. Tak. I nawet to będzie podwójna recenzja, bo zrecenzuję i Bizarro, które... znaczy zrecenzuję, opowiem wam trochę i zachęcę do przeczytania, bo to warty uwagi komiks. Bizarro, które ukazało się w ramach DCU. Tak. Hit Corson, Gustavo Duarte, mam nadzieję, że tak się to wymawia. Świetna historia. Jeden tom wyszedł. Tak, tak, właśnie chciałem się tak troszeczkę wtrącić. Jeden tom, miniseria sześcioczęściowa, zamknięta historia, która nie jest w oficjalnym uniwersum. To jest, no na pewno jest, nie jest w oficjalnym uniwersum. To jest niekanoniczne, no ale już nie będę się wtrącał. Wtrącę się. Co mogę powiedzieć? Wydane jest oczywiście bez sensu, jak to współczesne tomy DC i Marvela. Co jest bardzo fajne, jeśli macie na półce sporo DC, to Bizarro będzie się wyróżniał, bo jest jego bok jest na opak. W sensie nazwa DC Comics jest na górze, a nie na dole, tak jak powinno być. Bizarro jest na dole i też jest do góry nogami zresztą. Dla osób, które nie wiedzą, kim jest Bizarro, może to by warto było powiedzieć. Bizarro może się kojarzyć jako tego białego Supermana z popękanym ryjem. I jest to odwrotność Supermana. Na początku miał być takim złym Supermanem, a ostatecznie zrobiono z niego trochę takiego Frankensteina, trochę Igora idiotę. Świat Bizarro to jest chyba kwadratowa planeta, prawda? Znaczy planeta, która jest sześcianem. Tak, tak. I Bizarro robi wszystko na opak. Ma symbol Supermana na opak. W
wtrącę się. Moim zdaniem to, że grzbiet jest odwrócony... I to jest mega opcja. No właśnie, bo tak zabrzmiało na początku. Nie, w żaden sposób nie chciałem tego skrytykować. To jest piękne podkreślenie tego, kim jest Bizarro tak naprawdę. Trzeba się skupić przy czytaniu, mimo że jest to komiks humorystyczny. Nie ma się co oszukiwać, to jest humorystyczny komiks, ale się trzeba mega skupić przy jego czytaniu, bo Bizarro mówi wszystko na odwrót, ale jednak nie wszystko mówi na odwrót. A tutaj taka ciekawostka, bo gdy ta miniseria ukazywała się w zeszytach, była oznaczona jako A, czyli dla niezorientowanych all age, czyli dla każdego, tak? Czyli że zarówno młodszy czytelnik może po to sięgnąć, jak i starszy. I tutaj też przy lekturze odnosiłem wrażenie, że gdyby sięgnął po to jakiś naprawdę młodszy czytelnik, to mógłby mieć problem z tym, co mówi Bizarro. Chociaż trzeba wziąć poprawkę na to, czy byłaby to osoba anglojęzyczna, czy nie. Jakby ten komiks wyszedł po polsku, na pewno też inaczej dałoby się go odebrać. Jeśli chodzi o umowę Bizarro, to co jest na tylnej okładce komiksu napisane "This am the worstest book ever", czyli opinia Bizarro o tym komiksie. Czego doświadczymy w komiksie? Jimmy Olsen wpada na pomysł napisania najlepszej książki na świecie, czyli o podróży Bizarro, i wszyscy nienawidzą Bizarro, dlatego że on stara się być superbohaterem i na przykład niszczy rozgrywki futbolu amerykańskiego, niszcząc piłkę, żeby ludzie się więcej nie tłukli z powodu piłki, tak naprawdę. I Jimmy Olsen zabiera go na wycieczkę samochodową do Bizarro Ameryki, czyli do Kanady, i przez wszystkie 6 zeszytów oni po prostu podróżują autem, trafiając na różne dziwne rzeczy po drodze, od sprzedawcy samochodów, który dostaje magiczne moce od egipskich bogów, Zatannę, wnuczkę Johna Hexa. Sporo tych osób jest. Jeśli chodzi o warstwę graficzną, jest bardzo, bardzo kreskówkowy, co idealnie podkreśla Bizarro, bo bez przesady, żeby rysować Bizarro jako realistyczną postać. Tutaj warto wspomnieć, że właśnie Gustavo Duarte to jest brazylijski nie tyle rysownik, co po prostu artysta pracujący przy animacjach, i to właśnie widać, że on tworzy animację dla młodszego odbiorcy. No, wrzucimy na pewno okładkę, nie? Tak, to jest jego pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni komiks, który zrobił dla jakiegoś amerykańskiego wydawnictwa. No, oby więcej. Albo chciałem zobaczyć coś, co niekoniecznie jest związane z istniejącymi już postaciami, tylko coś, co sam chciałby narysować. Albo żeby chociaż robił warianty dla DC, tak jak Scott Young robił dla Marvela, i też byłbym zachwycony. Właśnie tutaj też tak chciałem zapytać, czy rysunki ci się nie kojarzą trochę ze Scott Youngiem? Znaczy ogólnie ten styl rysowania dla mnie zawsze jest podobny. Większa głowa, chude ciało, taka hiperbolizacja tych cech komiksowych. Ale czy ze Scott Young jest bardziej opływowy, bym powiedział. Okrąglutkie, tutaj niziutkie, wielka głowa, małe ciało. U wszystkich tak naprawdę. Nawet Hulk, który jest znacznie większy niż cała reszta bohaterów. U Scottiego Younga dalej jest kulką. Tylko że większą kulką. Po prostu. Jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jeśli chodzi o warstwę graficzną. W każdym zeszycie pojawiają się gościnne plansze rysowane przez zaproszonych rysowników. I to są naprawdę, naprawdę świetni rysownicy, bo to mamy Billa Sienkiewicza, Kelly'ego Jonesa, Michaela Madsena, Francis Manapul z Flashem oczywiście się pojawia, Fabio Moon, Gabriel Bass z Day Tripperem, komiksem, który wszyscy lubią. A jak nie, to mają polubić. No dokładnie. Darwin Cook, Rafael Albuquerque, no i oczywiście wiecznie mój ukochany Tim Sale i Dave Stewart. Świetna historia, zakręcona, fajne też, fajna odskocznia od tych mega patetycznych komiksów superbohaterskich o ratowaniu świata i tak dalej. Czasem nawet wygląda jak Lobo. Bizarro tutaj.
Jeśli macie okazję, zapoznajcie się, warto się zapoznać, tylko musicie się nastawić, że to jest lekka historia oparta na humorze, więc jeśli szukacie ludzi w rajstopach, którzy będą się tłukli o większe dobro, no tam tego nie znajdziecie. I to nie jest żadna wada tego komiksu. Nie, w żadnym wypadku. Cena układkowa zdaje się $15. Dokładnie. Więc taki standardowy, wydanie też standardowe. Więc... Jest okej, okay, wiadomo, nic wielkiego, DC mogłoby trochę lepiej te tomy wydawać. Myślę. Natomiast widzę tutaj jeszcze drugi komiks, który... Tak, drugi komiks to jest już bardziej archaiczna sprawa. To jest Bizarro Comics. Bizarro Comics to jest antologia różnych historii. W 2002 wygrała Harveya i Eisnera za najlepszą antologię komiksową. I któryś z nich chyba jeszcze dostał jakąś nagrodę za komiks humorystyczny. To polega na tym, że jeden z przeciwników Supermana, którego imienia nigdy nie umiałem wymówić, więc wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, Mister... Dokładnie. Tworzy pojedynek, żeby przejąć tam świat. Rozpoczyna się tak zwane Bizarre Wars. I Bizarro zaczyna opowiadać swoje historie. W środku jest 30 historii. I napisane przez wszystkich, tak naprawdę, i narysowane przez wszystkich. Co jakiś czas macie od razu drastyczną zmianę stylu rysowania. Od takich przypominających komiksy Roberta Crumba do przez Garfieldy, nie Garfieldy. No świetna sprawa, warto przeczytać. Nie wiem, jak jest z dostępnością tego komiksu, bo już trochę u mnie na półce leży. Niestety nigdy się nie ukazał po polsku. Szczerze wątpię, żeby się ukazał po polsku, bo... no nie wiem, kto by to kupił. To jest jeszcze bardziej hermetyczne niż mat. Tak naprawdę. Ale świetnie pokazuje to, o co chodzi w Bizarro. Tutaj właśnie tak zwróciłem uwagę teraz na logo DC, które się pojawia na okładce. Jest w kwadracie oczywiście. Tak, tak. Jest jak najbardziej Bizarro, więc... Bardzo klimatyczna rzecz i tutaj... Z tyłu napisane critics hate me i same pochlebne opinie oczywiście, więc... Tak, a może tak chociaż skrótowo nazwiska autorów? O, już mogę je wymienić. To jest... Tylko dużo osób to są w pewien sposób osoby... Znaczy, to są osoby związane z komiksem, ale niekoniecznie z komiksem superbohaterskim. Też trzeba pamiętać, że to jest początek lat 2000-tych. Więc mnóstwo nazwisk może... Już nikomu nic nie mówić? Dokładnie. Tak jak Tom McGraw, Gilbert Hernandez, Darwin Cook chyba się gdzieś tu nawet pojawił z takich ważniejszych nazwisk. Chip Kidd pisał jedną rzecz, Ivan Brunetti, Ivan Dorkin, Eddie Campbell, Will Pfeiffer, Dylan Horrocks, no dużo, Paul Pope nawet pisał. O. To Battle już Boy. Tak, dokładnie. Battling Boy, o. I tam Batman 100 chyba? Tak, było? Tak. I 100%. Bardzo fajne komiksy. Paula Popa też, koniecznie. Battling Boy wydany w Polsce, więc trzeba go kupić. To... Tak, jak najbardziej. Jeden tom, jak na razie. Tak, jeden? Jeden. Tak. Ale Paul Pope to jest legenda sama w sobie, więc wstyd nie znać. Znaczy, można nie znać, ale jak się już słyszało nazwisko Paul Pope, to się trzeba zainteresować. No właśnie usłyszeliście, więc Battling Boy jak najbardziej. Chyba jest dość łatwo dostępny. Chyba nie było jakichś problemów. Sprawdzimy. Tutaj jest, jak widzisz, lista osób, które pisały do Bizarro Comics, więc czytanie tego zajęłoby nam resztę audycji tak naprawdę. Tak, tak. O, Jeff Smith, autor Bone, tak? Tak. No, jest tutaj dużo nazwisk, które nie mówią mi nic kompletnie, ale... Okładkę projektował Matt Groening. Tak, twórca Simpsonów. I to też widać. Tak, wydaje się, że to jest bardzo fajna rzecz. Ja generalnie lubię antologie, zwłaszcza jak są to takie pokręcone dość antologie. Jest świetny komiks o Aquamanie, gdzie tak naprawdę Aquaman jest zabawką chłopca w wannie.
I to też jest Aquaman, świetna historia. Mm-hmm. I ten chłopiec urywa mu rękę, jak walczy z wielką świnią. Zastępuje hakiem? Nie, ucieka do mamy, krzycząc: mami, mami, I broke my Aquaman. Tak wydaje się, że jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Warto, jeśli chcecie się pośmiać, bo takie no, tak niecodzienne podejście do superbohaterów, bo znaczy tak, historie, które są w środku, to nie są historie o bizarro, tylko to są bizarro wersje różnych bohaterów. Tak. Jest na przykład cała historia o opiekunce do dzieci Supermana, który demoluje dom jako Bobas tak naprawdę. Jest świetna historia o tym, że konstrukty zielonej latarni, jeszcze oryginalnej zielonej latarni Alana Scotta, nie znikają. I mieszkają sobie razem, dostają świadomości i tak dalej. Świetna sprawa. Tak. Więc polecamy jak bardzo najbardziej, chociaż przyznam się szczerze, że tego, tej antologii jeszcze nie czytałem, ale sobie najwyraźniej pożyczę. Mhm. Natomiast tak już przechodząc do kolejnego tematu, Bizarro się będzie pojawiał w DC Odrodzenie. Brzmi jak bardzo kiepski film. Tak, tak. DC Rebirth. Bizarro tutaj sobie gdzieś wynotowałem. Zdaje się, że będzie się pojawiał w bardzo fajnej i cenionej serii, jaką jest Red Hood and the Outlaws. Która jest... A, ironia, nie wyczułem. Tak, tak. Tutaj mam Jason Todd, rekrutuje do drużyny Bizarro i Amazonkę Artemis. Scenariusz Scott Lobdell, więc możemy się spodziewać katastrofy najwyższej klasy. Natomiast może teraz właśnie sobie powiemy trochę o tym kroku, który zapowiedziało DC, mianowicie już od czerwca. Wszystkie serie się pomalutku kasują w maju, w czerwcu. I ruszają na nowo pod zmienioną numeracją, znaczy pod... Znaczy to jest tak, wszystko wychodzi od jedynki z wyjątkiem Action Comics, Detective Comics, które wracają do starej numeracji. Tak, i to akurat jak najbardziej chyba nas cieszy oboje, ponieważ gdy restartowano uniwersum DC... To o te dwie serie najbardziej tak, chyba było oburzenie. Pojawiło się New 52 i Action Comics, Detective Comics od pierwszego numeru poleciały i właśnie było dużo, dużo... Można nawet nazwać to hejtem pod kątem DC. Tym razem pojawi się około 30 nowych serii, może troszeczkę więcej, nie liczyłem tego dokładnie. Połowa z nich to dwutygodniki, więc ta... To jest według mnie bez sensu, ja tak nie znoszę dwutygodników. Po prostu nie dość, że już i tak dużo pieniędzy trzeba wydać na te zeszyty. Jak kupowałem sobie jeden zeszyt Batmana miesięcznie i to było w sam raz. Ale że nagle jak się z tego robią dwa zeszyty Batmana, i powiedzmy dwa zeszyty Wonder Woman, Green Lantern też jest dwutygodnikiem, tak, tak. I dwa zeszyty Green Lanterna. Już masz sześć zeszytów. To już jest problem. Z jednej strony DC zapowiedziało, że wszystkie, bez wyjątku serie będą kosztowały $3, co jest spoko, ale z drugiej strony, no tak, tutaj dwa numery tego, dwa numery tamtego i wcale tak naprawdę człowiek nie wydaje mniej. Jest to taki ruch, można powiedzieć, sprytny, ponieważ będzie mniej serii bardziej skupionych na największych ikonach wydawnictwa DC, co swoją drogą jakby z automatu oznacza, że będzie zwiększona sprzedaż w stosunku do tego, co jest obecnie. To, co mi się bardzo nie podoba w całej tej inicjatywie, to jest właśnie to, że dużo postaci z drugiego, trzeciego planu idzie w odstawkę totalnie, a jeszcze więcej postaci po prostu będzie jakimś tam tłem. I to mnie zastanawia, jak DC i Marvel bez przerwy ze sobą rywalizują i jakoś DC jeszcze się nie kapnęło, że z takich mniej znanych postaci Marvel potrafi wyciągnąć niesamowite sukcesy, dając to po prostu odpowiedniemu zespołowi do napisania. To zrobili ze Srebrnym Surferem. Przepraszam, jeśli kogoś obrażam, jeśli ktoś uważa, że Srebrny Surfer jest pierwszoligową postacią. Moon Knight to samo kiedyś, przynajmniej jak Bendis, tak? Mhm. Jak Bendis zaczynał pisać Moon Knighta, to Moon Knight na pewno nie był pierwszoligową postacią. Można powiedzieć, że dalej nie jest, ale jest ciągle obecny w tej ofercie DC. Nowa Miss Marvel. Tak, Miss Marvel to jest bardzo dobry przykład, co można zrobić z postacią w odpowiednich rękach. No tak naprawdę, kogo interesowała Miss Marvel, jakaś tam muzułmanka, która
nikt jej nie znał, bo nowa postać i okazuje się, że... Teraz wszystkich interesuje, tak, bo jest tak, jeden z lepszych komiksów. Tak, tak. Czy Vision, które King pisze? Tak, a propos Tom King, właśnie Tom King podpisał kontrakt na wyłączność z DC. On, czyli przestał Vision pisać? Znaczy on dokończy swój run, co najprawdopodobniej oznacza także kasację tamtej serii, bo nie sprzedaje się jakoś szczególnie dobrze. No wiadomo, jak coś jest dobre. No i tak, jak coś ma dobre recenzje i wszyscy to kochają, to kasują. Omega Man na przykład, czy właśnie też Kinga. Tak. Tom King tym razem dostanie serię, której na pewno szybko nie skasują, chyba że kolejny restart za rok czy za dwa będzie to oczywiście Batman. I to jest taka pierwsza seria, o której chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej, ponieważ o ile Tom King na stanowisku scenarzysty dla mnie rewelacyjna wiadomość, ponieważ jak dotąd wszystko co pisał jest minimum dobre. Minimum dobre to był Grayson, każda kolejna seria była moim zdaniem dużo lepsza od tego Graysona, bo jak już wspomnieliśmy wcześniej, Grayson po prostu taki akcyjniak, dobrze zrealizowany, ale nic więcej. Ale w Graysona też się dobrze wpasowywał do tego, kim miała być postać, więc myślę, że w Batmanie Tom King też będzie w stanie rozwinąć skrzydła. Tak, natomiast właśnie to co mi troszeczkę nie pasuje w przypadku serii Batman, rysunki Mikel Janin, to jest akurat fajny rysownik, on właśnie rysował Graysona, wcześniej rysował Justice League Dark, no ale do duetu, ponieważ Batman będzie oczywiście dwutygodnikiem, musi być więcej niż jeden rysownik, do duetu David Finch. David Finch, którego ty na pewno dużo lepiej kojarzysz z rzeczy dla Marvela, przynajmniej tak sądzę. Okej. Avengers? Nie kojarzysz jego Avengersów na przykład? Chyba nie. No okej, dobrze, no to w każdym razie David Finch w Marvelu rysował dużo rzeczy i było to bardzo ładnie narysowane w mojej ocenie. Przeszedł do DC i się rysować. Tak, i z roku na rok po prostu jest taki regres, że aż oczy bolą. Takim najlepszym przykładem, który myślę, że większość słuchaczy może kojarzyć, to jest Wieczne Zło, Forever Evil, wydane przez Egmont w zeszłym roku, pod koniec, w grudniu, który jest najnormalniej w świecie paskudny. Jeśli to wygląda jak kupa rzeczywiście. Tak, no i właśnie ten rysownik, który, no tak jak wspomnieliśmy, z roku na rok jest coraz gorszy warsztatowo, on dostaje chyba najważniejszą serię DC Rebirth. No nie ma co się oszukiwać, że są ważniejsze serie od Batmana, bo nie ma. No właśnie, nie ma, absolutnie nie ma i David Finch przyszedł do DC z zamiarem rysowania Batmana, dostał jedną serię z Batmanem, drugą serię z Batmanem, teraz trzecią. I o ile tamte dwie były raczej nieszkodliwe, bo to były jakieś tam trzecioligowe serie, mało ważne, bez wpływu na główną oś fabularną, tak tym razem dostaję najważniejszą serię mam pewne obawy co do tego. Ogólnie mam dużo obaw co do Batmanowej części uniwersum DC, ponieważ Detective Comics, powrót do starej numeracji, pisze James Tynion IV. Będzie pisał scenariusze solo i to dla mnie jest zła wiadomość, ponieważ dotychczas wszystko co pisał solo było kiepskie, a to co pisał w duecie z kimś było fajne, więc tutaj znowu mam... Może dostanie jakiegoś fajnego redaktora serii. No zobaczymy, opis serii sugeruje, że Batman i Batwoman poprowadzą drużynę, więc to już jest takie... The Batmans, albo Incorporated Volume 2. Incorporated było fajne. Tak, to akurat jak najbardziej potwierdzam. Badger, które obecnie jeszcze ma bardzo przyjemny run Brandona Fletchera, Babstar i to się skończy. Ten cały wątek, że Badger jest Badger w Barnside, jest taka przyjemna, lekka, zabawna seria, to się skończy. Barbara Gordon opuszcza to miejsce, udaje się do Azji, bo tak. To mi się nie podoba bardzo, znaczy oczywiście zobaczymy jak to wyjdzie, ale na chwilę obecną nie jestem przekonany co do tego, by rzecz, która tak fajnie się przyjęła, została skasowana tak naprawdę po niecałych dwóch latach. To co już kiedyś się spodziewałem, mianowicie Badger and the Birds of Prey, czyli Black Canary, która ma obecnie bardzo fajną solową serię, znowu stanie się tłem w innej serii i przed Flashpointem była seria Birds of Prey, nie? Ona nie była taka zła. Tak, tak. Generalnie przed, po tam była Harley Quinn,
Nie, nie, to mówisz o Gotham City Sirens. A, Gotham City Sirens, sorry. To było fajne. Tak, tak. Do tego mogliby wrócić. O, jak najbardziej. Natomiast z tego Batmanowego zakątka uniwersum DC, no... Najważniejszy jest All-Star Batman. Otóż to. I to bo jest... może w końcu będzie All-Star Batman, którego nie trzeba się wstydzić. Scenariusz Scott Snyder, więc sądzimy, że to będzie jak najbardziej... No i patrząc na to, z jakimi rysownikami Snyder chce się dogadać przy tej serii. No, John Romita Jr., Sean Murphy, J.R. Joke, mniej znana, ale też bardzo dobra warsztatowo Tula Lotai. Ona dotychczas tylko w Image Comics rysowała, ale same fajne rzeczy. Więc no tutaj... Ja się bardzo z Joka cieszę. Sam wiesz, że Jok mistrz i tak dalej. Tak, jak najbardziej. No. Tutaj też tak w sumie się troszeczkę zastanawiam, bo Jok jednak rysuje ze Snyderem serię dla Image'u, Witches. Czy on tutaj będzie się bardziej udzielał, czy tylko okładki w sumie, nie wiem, tak prawdę mówiąc. Znaczy Snyder z tego, ten dobry Snyder, powiedział, że All Star Batman będzie jego własnym Long Halloween. O. Ja bardzo lubię Long Halloween. Tak, fanatycznie lubię Long Halloween. Z czasów, kiedy Leb potrafił jeszcze pisać. I ogólnie z Timem Salem oni wtedy niesamowite rzeczy tworzyli i dla DC, i dla Marvela. Kolorowe serie w Marvelu, ich to też była wybitna sprawa. Więc zastanawiam się, czy po prostu każdy z tych złych jakby nie dostanie własnego rysownika. Bo może by to tak wyglądało. Bo to nie jest miniseria, prawda? To jest ongoing. Nie, to jest seria, też będzie dwutygodnikiem i tutaj już zapowiedziano, że będzie historia z Batmanem i Two-Face'em w stylu Mad Maxa. Oczywiście seria będzie poza kontinuum, więc tutaj Scott Snyder będzie mógł zrobić tak naprawdę, co fajny musi. Fajny strój ma Batman znowu. Tak, i tutaj właśnie już zacząłem, Scott Snyder będzie mógł zrobić totalnie, co mu się będzie podobało. No dobra, bez przesady jednak, to mimo wszystko DC, ale tym razem nie będzie uwikłany w jakieś crossovery i inne pierdoły, będzie mógł po prostu robić, miejmy nadzieję, dobrą robotę. Co wróży dobrze, bo tak naprawdę Batman Scotta Snydera był fajny znaczy cały czas jest co najmniej okej. Okay. Ale najfajniejszy był, jak nie musiał się przejmować jakimiś wojnami Darkseida, Convergence, nie wiadomo czym. Tylko no do Endgame, no tak mi się wydaje. Do? Że... Czy razem z? Mam mieszane uczucia co do Endgame, tak naprawdę. No ja czekam na polskie wydanie i może w końcu się doczekam, więc historii nie znam, ale jak dotąd słyszałem właśnie też takie mieszane opinie. Niektórzy chwalili, niektórzy ganili. Ale uważam, że najlepszą historią Snydera o Batmanie jest Black Mirror. No, co do tego nie ma wątpliwości. Znaczy no z tego co jak na razie czytałem, to też jak najbardziej Black Mirror. Fajnie, że to się ukazało po polsku. Też. Jako mroczne odbicie, jeśli nie czytaliście, a szukacie historii z Batmanem, to śmiało walić tak. Black Mirror. Natomiast wracając do DC Rebirth, tutaj przeglądam sobie te serie, które już mają ogłoszone zespoły twórców, bo nie wszystkie mają jeszcze ogłoszone. I tak prawdę mówiąc, no, nie ma tutaj za wielu tytułów, które po opisie sprawiałyby, że chce je mieć. Jest taki jeden mały wyjątek i to jest Wonder Woman. Nie tylko z powodu tego, że tak bardzo mi się Gal Gadot podobała w filmie. Ale Wonder Woman z opisu ci się podoba, czy z powodu scenarzysty? Znaczy i z jednego i z drugiego powodu, ponieważ scenarzystą będzie Greg Rucka, którego uwielbiam. Za rysunki będą odpowiadali dwoje artystów, których też bardzo lubię. To jest Liam Sharp i Nicola Scott. Bardzo lubię rysunki, zwłaszcza Nicoli Scott, która obecnie z Gregiem Ruką w Image Comics robi Black Magic, które jest rewelacyjne rysunkowo, fabularnie, ku mojemu zdziwieniu jakoś niczego nie urywa. Natomiast według zapowiedzi do Wonder Woman wróci mityczny aspekt serii, który zgubił się, gdy serię przejęli Finchowie, moi ukochani, bo obecnie serię pisze Meredith Finch, rysuje David Finch i to jest tragedia.
Jego Azarel opisał, było bardzo fajnie. Tak, tak. I właśnie z opisu wynika, że ten mistyczny aspekt, ten mitologiczny, nie tyle mistyczny, wróci do tej serii. Będzie to dwutygodnik, oczywiście, ale Greg Ruka zapowiedział, że jeden numer w danym miesiącu będzie opowiadał historię aktualną, nazwijmy to. Natomiast drugi będzie Year One od Wonder Woman, więc na pewno będzie to kozackie przy zbieraniu w wydania zbiorcze, gdzie będzie opis, że wydanie zbiorcze zawiera numery 1, 3, 5, 7, 9 i 12, 11. Natomiast wydaje mi się, że to będzie fajna historia. Zobaczymy. To jest taki wyjątek. Aczkolwiek no zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Jest kilka innych tytułów, które wydają się, że będą spoko, aczkolwiek na przykład Superman, scenariusz Peter Tomasi, rysunki Patrick Gleason, czyli duet odpowiedzialny za Batman i Robin, który jak najbardziej lubimy. Jest kilka tytułów, które być może będą fajne, na przykład Aquaman, na przykład... Kto pisze Aquamana? Dan Abnett. Aha. Rysunki Brad Walker. Jestem, mnie zastanawia to Super Sons, co się niby syn Supermana z synem Batmana spotykają. Tak. To chciałbym, znaczy kupię sobie na Comixology pierwszy numer i zobaczę. Tak, tylko tutaj z tego co widzę... Nie wiadomo kto jeszcze pisze. Tak, z tego co widzę właśnie nie podano zespołu twórców. Jest ten The Hellblazer, to ja tak bardzo się broniłem jak przeczytałem opis, ale z dnia na dzień coraz bardziej się otwieram na tą serię, tutaj będzie... Przepraszam, tak? Przypomniało mi się. Jedna seria, z której się cieszę, że wraca, to jest Batman Beyond, która będzie miesięcznikiem. Ale ta seria cały czas się ukazuje. Tak, więc... ale Terry McGinnis też wraca i tak dalej, i tak dalej. No, ale to swoją drogą właśnie też ciekawostka, jak to rozwiążą, bo dopiero co tego McGinnisa, spoiler, zabili, więc zobaczymy jak z tego wyjdą. No jest tutaj sporo tytułów oczywiście, sporo tytułów bardzo znanych, mało takich nieznanych, taką... mniej znanych, nie że nieznanych, te Super Sons to jest jednak mimo wszystko Robin i syn Supermana, więc to nie będą jakieś totalnie anonimowe postacie. Brakuje mi serii pokroju Blue Beetle, który jest takim wyjątkiem potwierdzającym regułę. Ale będzie się kontynuowało Gotham Academy, prawda? Będzie się kontynuowało to Gotham jest dobra Academy. Informacja. No ale to jest właśnie tak naprawdę jest jedna z dwóch czy trzech serii o takich mniej znanych postaciach. Nie podoba mi się to, że tak mocno poszli w ikony, zamiast po prostu robić dobre historie z mniej znanymi postaciami, jadą po... Przynajmniej tak ten ruch wygląda. Zwłaszcza, że potrafią, bo udowodnili to za pomocą DCU, że tak. Zrobienie serii dla postaci, których albo nikt nie zna, jak Omega Man, albo są mniej znane, albo raczej przypisywane do kogoś, jak Black Canary była zazwyczaj przypisywana do Green Arrowa mimo wszystko. Czy do Birds of Prey właśnie. Czy do Birds of Prey, jako do drużynowego komiksu. A świetnie wyszła jej seria. No oczywiście. Pomijam Bizarro, który jest świetną serią i się domagam powrotu i domagam się powrotu Press, bo się skończyło w takim momencie, że no. Prez w drugiej połowie roku ma się podobno ukazać w ta druga miniseria. Dawać. Na razie bez konkretnego tytułu. Tylko że DCU poległo zwłaszcza marketingowo i wydaje mi się, że w tym DC powinno się doszukiwać porażki tej całej inicjatywy. Natomiast no, całe DC wskazuje na to, że żadne nauki nie zostały wyciągnięte. Po prostu stwierdzono, że jeżeli ich komiksy mają się dobrze sprzedawać, to po prostu rąbnijmy Batmany, Supermany, najpopularniejsze postacie i nic poza tym. I to smutne. Tak, dla mnie to jest właśnie troszeczkę smutne, ale zobaczymy. Jaki teraz będzie ten wielki konwent? WonderCon? Nie, WonderCon już był. WonderCon już był. Emerald City? Chyba tak. Tam ma być chyba o Vertigo coś powiedziane, prawda? Tak. Mam nadzieję, że chociaż Vertigo coś nie powie. Chyba, że oddadzą Hellblazera do Vertigo. No, patrząc na to, że Hellblazer jednak został zapowiedziany. The Hellblazer został zapowiedziany. No to jest, tak jak wspomniałem już wcześniej, seria, którą bardzo nie chciałem, ale teraz już tak coraz bardziej... Ja bym chciał, żeby King pisał Deathstroke'a. A Deathstroke'a będzie pisał niejaki Krzysztof Ksiądz, więc... Christopher Priest, więc zobaczymy. Tutaj akurat jest bez opisu, no ale Deathstroke będzie. Nie mam oka, bije ludzi. Niestety do tego sprowadzili tą serię po Wolfmanie. No, niestety tak.
No cóż, trzymajmy jednak mimo wszystko kciuki za to, żeby to się nie okazało tak złe, jak tutaj mówimy, może jednak. No może nie będzie kaka i będę bardzo zadowolony, jeśli... Zobaczymy, ile z tych tytułów się utrzyma, bo to, że oni zapowiadają miliony serii, jak zawsze nic nie znaczy, bo jak były serie, na które ja naprawdę miałem nadzieję przy restarcie uniwersum i był to Animal Man i tu się nie zawiodłem, bo był świetną serią. Jeff Lemire. Proste. Pokładałem gigantyczne nadzieje w Firestormie. Ojej. I co z tego wyszło? Niewiele. Tak naprawdę. No cóż, ale... Dużo tytułów kasowali. Tak, tak. Właśnie jeżeli chodzi o kasowanie tych tytułów, wydaje mi się, że pakowanie dwutygodników tak naprawdę spowoduje, że wiele z tych serii dotrwa do 20-30 numerów, tylko w jakiej formie dotrwa, no zobaczymy od czerwca. Na chwilę obecną ja jestem bardzo zainteresowany All Star Batmanem, oczywista sprawa. Troszkę mniej, ale też dość mocno Batmanem Toma Kinga, tym The Hellblazer i na chwilę obecną nic więcej mnie. A, oczywiście Gotham Academy jako Gotham Academy jest jako naturalna kontynuacja obecnej serii, to no i to jest wszystko, co na chwilę obecną mnie interesuje z tego całego, z tej całej inicjatywy. Jest to oczywiście więcej niż z Marvela, ale to wciąż jest kiepsko. Ale wciąż mniej niż z Image. Tak, natomiast jest parę takich tytułów, które DC zapowiedziało i wydaje się, że będą dużo fajniejsze niż to, co się dzieje w głównym uniwersum. Tak, chociaż tutaj jest bardzo specyficzne podejście, bo oczywiście chcemy powiedzieć o kolaboracji DC Comics i Hanny-Barbery. Bardzo specyficznie do tego podchodziłem, jak to zapowiedzieli. Bo nie wiedziałem, co o tym sądzić. Do tej pory trochę nie wiem, co o tym sądzić. Dlatego, że o ile Future Quest... Znaczy, powiedzmy tak. DC Comics i Hanna-Barbera bierze klasyczne postacie z Hanny-Barbery i je reinterpretuje. Dostaniemy Future Quest, gdzie będzie cały Team Quest, czyli tam Johnny Quest i cała reszta, plus różne te postacie z podobnych bajek Hanny-Barbery się pojawią, czyli Space Goat, Birdman i tak dalej, i tak dalej. Pojawi się Wacky Raceland, czyli w Polsce szalone, zwariowane wyścigi, Flintstonowie i Scooby Apocalypse. I właśnie Scooby Apocalypse najmocniej sugeruje, w jakim tonie będą utrzymane tak, te serie. Tak, i Scooby Apocalypse mnie chyba najbardziej tak naprawdę z niech... Kiedyś krążyła taka grafika, jak Velma i Scooby-Doo polowali na zombiaki. I to była bardzo fajna grafika. Jeśli chodzi o Scooby Apocalypse, to się ma dziać jakoś w przyszłości, tak? To tak. Jim Lee projektuje postacie. Więc będą wyglądały jak wszystkie postacie Jima Lee. Kate Giffen razem z Jimem Lee pisze pierwsze numery. Czyli... Nie wiem, co tam Jim Lee robi tak naprawdę. No, czyli scenariuszowo można się spodziewać niczego. Niczego. Niczego, naprawdę. A Howard Porter będzie to rysował. I to jest akurat dobra wiadomość. Howard Porter jest bardzo fajnym rysownikiem i cieszę się, że... Więc te szkice, znaczy te rysunki, które były pokazane póki co, były rysowane przez Jima Lee. Tak. I może dlatego mi się to nie podoba, bo już żygam Jimem Lee. Tak, to jest właśnie ten problem z tym Jimem Lee, że DC cały czas uważa, że to jest jakieś nie wiadomo jak wielkie nazwisko, nie wiadomo jak uzdolniony artysta, tylko to jest ten sam przykład co David Finch, on już się kończy po prostu, już widać, że... Znaczy jego pomysły na projekty są często ok, jak stworzył nowe kostiumy dla Justice League, powiedzmy co Superman miał, stójkę w kołnierzu i tak dalej. Dla mnie to było ok. I jeśli tego ma się trzymać, ja nie mam z tym żadnego problemu, ale rysuję od lat tak samo. Żadnego... Nie będę mówił, że on źle rysuje, bo to... To wciąż jest liga nieosiągalna dla wielu rysowników. Tak, tylko że bardzo dużo osób jakby stara się naśladować Jima Lee, przez co czytając komiksy z superbohaterami w kółko masz to samo, masz image z lat 90., gdzie wszystko wyglądało po prostu tak samo w pewnym momencie. Dla mnie problemem z Jimem Lee jest właśnie to, że on od wielu lat nie zrobił żadnego progresu i nie dlatego, że nie potrafi, bo widać cały czas po nim ogromne możliwości, tylko raczej, że mu się nie chce. Znaczy kwestia, czy mu się nie chce, czy nie ma czasu, bo patrząc na to, jakie on stanowisko zajmuje w DC jako wicedyrektor wszystkiego, można powiedzieć, obok Dana Didio,
No to może też to się z tego bierze. No ale to też można powiedzieć, że skoro zajmuje takie stanowisko i jest tak zajęty, to po co się pcha wszędzie w te projekty? Dany Dio też się pchał do pisania i nic dobrego z tego nie wynikło. No, OMAC było spoko. Dobra, było, faktycznie. Było OMAC akceptowalne. Było okay. Ale Outsiders schrzanił, jak przejął je po... Chyba Dini je pisał wcześniej? Po Tomasim. Po Tomasim, no. Natomiast ale w ogóle przejąć coś po Tomasim to ciężka sprawa. Tak, natomiast wracając... Wracając, Scooby Apocalypse będzie się działo w przyszłości. Zamieścimy grafiki z tego na naszym Facebooku. Zobaczycie, jak wygląda nowe Mystery Machine. Wygląda spoko. Wygląda spoko, tylko mocno kontrastuje z tym, co Jim Lee rysował z tego Scoobiego, bo kudłaty wygląda jak encyklopedyczny przykład hipstera ze swoimi wąsami, fryzurą i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. Na pewno każdej z tych serii dam szansę. Pierwszy numer sobie sprawdzę. Zobaczymy, co będzie dalej. Przechodząc dalej do Flintstonów. Flintstonowie chyba najdziwaczniej wyglądają ze wszystkich tych grafik, które zostały pokazane. Tak, to jest ta grafika główna, do której się zapewne odnosisz, to jest rysunek Amandy Conner, która ma bardzo specyficzny styl i to jest faktem, że to wygląda tak dość dziwnie. No zobaczymy też, jak to będzie w ruchu, w cudzysłowie, wyglądało. Ale pisze Mark Russell, który pisał też Press, więc Mark Russell. Jak najbardziej. Szanujemy. Zobaczę. Chętnie, nie wiem, czy tych serii, którąś z tych serii będziesz chciał sprawdzić? Wacky Raceland, do którego właśnie przejdziemy. Jeśli chodzi o to, kto pisał Wacky Raceland, będzie to Ken Pontak, którego z komiksów, no myślę, że możecie kojarzyć, ale bardziej będziecie go kojarzyli z tego, że jest twórcą Happy Tree Friends. Jeśli nie wiecie, co to Happy Tree Friends, to nie wiem, gdzie się ukrywaliście, tak? Naprawdę przez... Chociaż nie to dalej wychodzi? Nie mam pojęcia, wiem, tak że... czy siak zamieścimy jakiś odcinek, bo to była animacja o słodkich zwierzątkach, które robiły sobie ekstremalną krzywdę. Tak, i była pomysłowa w swej brutalności. Była pomysłowa. Oprócz pracy nad tym, żeby nie było, że to jakiś komik jest z Kena Pontaka, on też... Współpracował przy tworzeniu bajki, która się nazywała Reboot. Nie wiem, czy młodsi słuchacze będą w ogóle kojarzyli tą bajkę. Ja nawet sądzę, że niektórzy starsi nie będą. Niektórzy starsi mogą mnie kojarzyć. Ona była puszczana kiedyś na kanale Plus i na telewizji Polsat. To ona siedziała w komputerze. Tam byli jacyś strażnicy. Czasem przychodziły jakieś gry i oni wtedy musieli wejść w tą grę, żeby ją bronić. Żeby działała poprawnie. Głównym złym był wirus. Wirus i ta jego siostra, która miała taką maskę białą. Nice to było. Tak, to była jedna z pierwszych animacji tworzona 3D. Komputerowo, tak? Ale też bardzo zaawansowana, jeśli chodzi o fabułę. To nie było Beast Wars. Pomimo całego mojego szacunku do Beast Wars, bo stworzyli taką nazwę jak Optimus Primal. Optimus Primal, co za nazwa. Więc na pewno temu, chociażby przez scenarzystę, warto dać szansę. Rysuje Leonardo Manco, który jest znany dla mnie przynajmniej głównie z Hellblazera i Hellraisera, czyli to są dwa mega krwawe horrory, więc no tutaj będzie bardzo ciekawe jest dla mnie to, jak on się sprawdzi w tym tytule. Mhm. I jako ciekawostkę, przy tworzeniu serii pracował Mark Sexton, który był odpowiedzialny za projekty samochodów do Mad Max na Drodze Gniewu. Wacky Racers jako bajka polegało na ciągłym wyścigu i tam był Duster Lee, Matt Lee, którzy nigdy tego wyścigu wygrać nie mogli. Tutaj będzie mocna apokalipsa, jeśli chodzi o to, jak to wygląda. Grafiki zamieścimy. Seria, na którą najbardziej czekam, tak naprawdę jestem nią najbardziej zainteresowany. Ja tak samo właśnie. To jest chyba jedyna seria z tych wszystkich, które mnie... No jest jeszcze Future Quest, który wygląda najmniej odbiegająco od oryginału, można powiedzieć. No, ale... Pisze Jeff Parker, rysuje Ivan Doc Shiner. I tak jak mówiłem, Team Quest z Johnem na czele plus Space Goat, Birdman i temu podobni bohaterowie. Znaczy, no, sądząc na to, jak wyglądają zapowiedzi tych poszczególnych komiksów, na pewno i po Future Quest, tak? Mm-hmm. Można się spodziewać, że to nie będzie bajkowe za bardzo, bo samą ideą tego ruchu jest właśnie takie przedstawienie znanych postaci z bajek, z animacji
w takich no, bardzo nietypowych okolicznościach, bo tak jak wspomnieliśmy, tutaj będzie i apokalipsa, jakaś inwazja zombie i przyszłość pustkowia rodem z Mad Maxa i ci Flintstonowie. Flintstonowie też mają być krwawi podobno, więc no wygląda, zobaczymy. Wygląda na to, że no... I to jest coś, w co DC też powinno inwestować, żeby przyciągnąć historiami zupełnie innymi. Tak jak to robi Image, tak. Że w Image ciężko, jest w ogóle jakieś uniwersum w Image, tak? Top Cow jest chyba własnym uniwersum i tak dalej. Już nie. Już nie, bo nie ma. No, takie jedyne uniwersum w Image, które obecnie jeszcze funkcjonuje, to jest te tak zwane Kirkmanverse, gdzie jest niezwyciężony Wolfman i Tech Jacket. Kirkman! To jest w chwili obecnej no, dwie serie, które nawet nie są ze sobą powiązane zbyt mocno, więc czy nazwać to uniwersum też ciężko, ale działa. Ale działa. No i w chwili obecnej chyba więcej nic, bo Savage Dragon już osobno, Spawn osobno, więc no, każdy twórca ma pole do popisu. No i tutaj też wydaje się, że twórcy mają pole do popisu, twórcy są ciekawi na pewno. No grafiki z tego załączymy, bo wyglądają naprawdę, naprawdę ciekawie. Mm-hmm. Widziałeś jak Dastardly i Matli teraz wyglądają? Nie. Oj, dziwacznie, to sam się przekonasz jak wrzucę na Facebooka, no, dobrze. W takim razie. No ja tutaj nawet się ośmielę zaryzykować takie stwierdzenie, że w chwili obecnej te zapowiedzi tych komiksów są dla mnie dużo ciekawsze niż całe DC Rebirth. No, w sumie jestem w stanie się z tym zgodzić, bo to samo przeczytanie i zobaczenie jednej grafiki koncepcyjnej bardziej mnie zachęca, żebym w ogóle sięgnął po ten komiks, nawet żeby sprawdzić, czy jest zły, albo czy zgwałcił moje dzieciństwo. Ale mimo wszystko zachęca mnie bardziej niż cała ta napaćkana lista tytułów DC Rebirth, które znowu będą tym samym. Dokładnie, tak, tylko jedynki na okładkach, żeby się sprzedało, bo sprzedaż ostatnio nie domaga. Dokładnie tak. No trzymajmy kciuki za to, żeby to się sprzedało, no i żeby było też dobre, ale tak jak już zostało wspomniane, to dopiero poczekamy, zobaczymy, to się chyba w maju wszystko zaczyna, jak dobrze pamiętam. No, jakoś tak, bo już sprawdźmy, kwiecień, maj, najprawdopodobniej maj, więc jesteśmy ciekawi, zobaczymy. W lutym zapowiedzieli to, więc... Czyli maj. No to na pewno też za jakiś czas do tego wrócimy w kolejnych odsłonach i myślę, że na chwilę obecną już to będzie wszystko w dokładnie dzisiejszym tak odcinku. No i... Dziękujemy za słuchanie nas, że cały czas z nami jesteście, już tą szóstą odsłonę. Standardowo jakieś pytania, to walcie śmiało, Facebook, Gmail. Komentarze na YouTubie, staramy się na bieżąco odpowiadać. Tak jest i tutaj też przy okazji może wspomnę, nie wiem ile, jak będą wyglądały wyniki w momencie, w którym wrzucimy ten odcinek, ale dziś w dniu nagrania widziałem ponad 100 subskrypcji na YouTubie, na Facebooku zbliżamy się, zdaje się, do 400 polubień. Mhm. Więc dziękujemy wam serdecznie. Tak, bardzo nam się to podoba, takie wyniki, zobaczymy czy pójdzie to dalej w jakimś fajnym kierunku. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni i jak najbardziej bardzo dziękujemy. Więc do usłyszenia następnym razem. I cześć. Czołem. Cześć.